Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Zaczynałem z rankingu 1000, przeciwnik 2394. Coś pięknego, tylko proszę, żebyś zrobił ruch. Czy zagrasz ze mną partię? Zagrasz, jest ruch E4. No to moi drodzy, zagrajmy sobie E5. Niech będzie w ten sposób. Zobaczymy, jaki debiut tutaj gość wymyśli. Jest skoczek na F3, skoczek na C6. No i zobaczymy, czy klasycznie będzie partia hiszpańska. Prawdopodobnie tak, jak widać. Dobra. Jest to posunięcie. Zagramy sobie A6. Goniec oczywiście może zbić, ale prawdopodobnie odejdzie na A4. Jest to częste posunięcie w tych schematach. I zagramy sobie skoczkiem na E7. Będziemy tego skoczka tutaj bronić. Na pewno jest opcja, żeby zagrać posunięcie D4 albo C3. Ok, zagrajmy sobie tutaj G6 z planem, goniec G7. Przypominam, moi drodzy, że 21 czerwca w środę o 19:00 razem z Pawłem Kukułą, mistrzem krajowym, będę opowiadał o tym, jak ludzka intuicja pomaga w tym, żeby... No może nie pokonać silniki, ale żeby sobie z nimi radzić. I to jest przede wszystkim przewaga taka człowieka nad silnikami. Oczywiście silniki wiadomo, że grają lepiej od ludzi, bo liczą wszystko, że tak powiem, w sekundę, w cudzysłowie to ujmując, ale jednak czasami silniki błędnie oceniają pozycję. Będziemy o tym mniej więcej mówić, jest to darmowy trening, a przy okazji też będziemy opowiadać o szachowych fundamentach, przepraszam, o szachowym ekspercie. Wielkie dzieło, które już powstało. Dobrze, moi drodzy, zobaczymy, co tutaj się dzieje, bo ja tak sobie gadam i muszę odbić pionkiem. Niestety, żeby bronić tutaj skoczka, pozycja się zrobiła taka, no, jakby to powiedzieć, ciekawa w sumie. No i teraz tak, goniec E3. No przeciwnik tutaj pozwoli mi chyba zagrać posunięcie D5, tylko to może być trochę ryzykowne z uwagi na to, że jakiś goniec C5 się pojawia, tu gońce będą patrzeć sobie fajnie. Zastanawiam się, czy nie zagrać A5 i goniec na A6, może coś w tym stylu, a może po prostu D6. O właśnie, po prostu D6 posunięcie. Może nie ma co się za bardzo rozpychać, tylko naturalnie tego gońca wstawić na przykład na polu E6. Tutaj skoczek pionka broni, można też podciągnąć C5 w sumie i wstawić gońca też na B7. Też są takie opcje. Generalnie też jest opcja zagrania F5 w pewnym momencie, to też jest dobry motyw. Wydaje mi się, że tutaj nie ma źle. Pozycja powinna być całkiem ok. Jest hetman C1 z atakiem na H6, no więc król H7 zagrać trzeba. Ten ruch się też przyda, bo jak będę chciał grać F5, to już goniec nie będzie mi tu straszył króla na G8. I skoczek zagrał na D2. Ten skoczek szuka opcji albo na B3, albo przez C4. Zastanawiam się, czy tutaj nie uderzyć, ale chyba tak. Goniec B7. Na razie dosyć pasywnie to wygląda, lecz planuję zagrać posunięcie C5. Posunięcie C5, tylko że on zagra B4. Nie no, C5 trzeba zagrać, tu nie będzie gońca D4 i zaplanuję sobie po prostu ruch F5. Goniec już będzie sobie tutaj fajnie zerkał. Dobrze też to wygląda, że króla nie ma na G8. H3? Co to jest za ruch? Uważam, że H3... Nie, no bez sensu. Dobra. Trzeba przechodzić chyba do działań. Wracając do król G8, jakby tutaj stał król, zagrałbym F5, to hetman B3, bym stracił gońca. Tego już na szczęście nie ma. No dobra, gramy F5, to jest chyba dobry moment na to, bo teraz zobaczmy, że po wybiciu wybijam skoczkiem, atakuję gońca. Goniec F4 będzie musiał zagrać, a jednak nie. Słuchajcie, bardzo mi się ta pozycja zaczyna podobać, ale trzeba też to dobrze wykorzystać, bo teraz tak, narzuca mi się bardzo ruch F4, tylko że goniec zagra tutaj. No i co, potem G5, jakiś E4, skoczek G6, no dużo jest do liczenia, dużo jest do rozważań. Można sprowokować gościa, zagrać tak. Bardzo chętnie hetmanem bym się dostał też na H4. Może warto tutaj też zbić, skoczek by zbił, ciężko powiedzieć. Skoczek na C6, może skoczek na E5. Co by tutaj zagrać? Tak się bardzo poważnie zastanawiam. Goniec tu mnie pilnuje, wieża E8 nie zagram, hetman C8. No dobra, jakieś działania trzeba tutaj podjąć. Bardzo w sumie ciekawa gra. F4, goniec na F2. Bo tutaj planuję taką blokadę zrobić, ale skoczek na C4 zagra i tej blokady, ta blokada nie będzie dobrze działać, a jednak goniec będzie strzelał w trzon pionków, więc może warto trzymać tu napięcie. Tak bardzo poważnie myślę. No nie. Chwilunia. Dobra, zagram wieżą na B8, żeby sobie teoretycznie tutaj strzelać w B2. Wieża D1, dobra, czyli wchodzi na rentgen mi z hetmanem. Hetman C8 chodzi mi po głowie. Chociaż może warto skoczka wstawić tutaj, żeby hetmanem na przykład przejść tam lub tu. Tylko że jak wstawię skoczka, on mi zbije. Czy wybicie brać pod uwagę? Bicie tutaj. Może skoczek tu, goniec odejdzie. Skoczek F4, skoczek E4, będziemy jakieś opcje. Dobra, zbijamy na E4. Zbijam na 4. No zbicie pionkiem będzie fatalne dla niego, bo będzie miał izolowanego pionka, więc on na pewno odbije skoczkiem. Jak odbije... Zbił pionkiem? No to rewelka. Skoczek C6, skoczek E5. No jak mi zbije, to super. Oczywiście, para gońców. A pionek jest słaby. Jesteś mój. To znaczy tak, tutaj oczywiście patrzę na rentgen, goniec C5, ale skoczek na D2 jeszcze stoi, więc po wbiciu zawsze odbiję hetmanem i hetmanem też chcę zagrać na E7 w tym momencie. Dobra, wybił. No wieża może zagrać na F1, to się bardzo narzuca. Hetman E7, jeżeli goniec B3 i wieża będzie chciała wejść, to mam skoczek E5. Wow, jakie ostre rzeczy. I ciekawe w tym wszystkim jest to, że ja wcale nie muszę reagować, bo jak zbiję i zbiję, to on mi zbije tu. Hetman broni. Mogę spróbować zagrać tak. Jak zbiję, to ja zbiję. No, będą zdwojone pionki. No, będą. No dobra. Trochę mi się to nie podoba. Z drugiej strony może tak zagrać i celować tam. No jest sporo opcji. No gość tym ruchem na pewno chce zamieszać pozycję. Muszę się zastanowić. Jakby tutaj to rozegrać. No jest zagwozdka. Może zbić i zbić. Tu będzie nacisk. Niestety będzie to nacisk. Taki ruch. Nie ma tutaj żadnych ciekawych opcji, może tak, i to zostawić, tylko pytanie, czy ja mam coś dalej. No tu skoczek, to będę musiał zagrać tak. No dobra, skoczek E5. Bicie. No rozdwaja mi pionki, ok. Aha, wieża B8. On też może zagrać wieżą na B1. A teraz zagram C4, jeżeli nie zbije. No zbić to zbił, wiadomo, że zbije. To jest dla niego dobra opcja. No jeżeli skoczek B3, ok, no to tutaj oczywiście hetman E7. Dużego wyboru nie było w tym momencie. Aha, związał mi wieżę. Bardzo nieprzyjemne. Tutaj nie wchodzi. Muszę sobie tą wieżę szybko rozwiązać. Więc gram tak, żeby pilnować. A, może wieżą B1 zagrać. Kurczę. Ale mi tutaj narobi problemów. Tego nie przemyślałem. No, wow, uciekł. No dobra, ale ten pionek wisi. Tutaj zagram, C4. Będziemy pilnować tych pól, bo problem z tą wieżą by mógł się pojawić, więc goniec A8 będę musiał za chwilę zagrać. Hetman C2 chyba nie najlepsze zagranie z jego strony. Mógł zagrać wieża B1 i przytrzymać napięcie. Dobra, goniec. Tutaj. Goniec na D4 prawdopodobnie. ale to wtedy będę mógł jakiś tego typu ruch zagrać. Hetman D6, grozić C5, hetman D6, wieża będzie już grała sobie swobodnie, gdzieś tam może na F8. Najważniejsze, że nie ma związania na B, to mnie cieszy. Ok, hetman B1, myślę, że goniec C8, coś w tym stylu i gońca wstawię tutaj. On oczywiście nie może mi zbić skoczka, znaczy może, ale jak zbije, to zbije i zbije mi na C4, to jest hetman C4 z szachem i jest atak i wzięcie skoczka. A jak goniec stanie na E6, to będzie już dobrze pilnował tego miejsca, ale też hetman B7 będzie groził, on trzeba na to uważać, ale też ruch C5 mam chyba. Ruch C5, bicie, bicie, on mi tu... No, skomplikowane w sumie trochę. Może ruch H5 taki wyczekujący troszeczkę. Może tak, może nie. Tak, bardzo mi się ten ruch chce zagrać. Tutaj, tutaj. Bo i wieża B8 będę miał... tak, skoczek na C4, wieża B8. On hetmana, ja tam. Tu, dobra, gramy C5. Trzeba grać jakoś tutaj szybko. Jak zbije i zbije on tutaj, to wieża B8. On hetman tu, ja zbiję tam. Albo jak on zbije tu, to ja po prostu trzasnę. Tylko chce mi się wieżą wyjść koniecznie. Dobra, dlatego wieża B8. Oczywiście jak on zbije hetmana, to ja zbijam tam z szachem i zdobywam figurę, więc on będzie musiał odejść gdzieś hetmanem. Ja wtedy zbiję tutaj i będę atakował skoczka. Hetman broni na G7, więc tu jestem bardzo spokojny, a jak goniec stanie na D4, to też będzie bardzo dobrze. Tu wieża z królem mogą mieć problemy. Czasu się robi coraz mniej. Czy on może zagrać wieża B2? Może. Będę musiał wybić. On wybije hetmanem, ja zbiję tu i pozycja może być równa w końcówce, jeśli chodzi o materiał, ale para gońców może dać radę i ten pionek może być atakowany, więc tutaj czuję się w miarę spokojnie w tej pozycji. Ja sobie zdaję sprawę, że na pewno coś można było zagrać lepiej. Zawsze jest takie poczucie, że w tych dobrych pozycjach coś lepszego można by było zagrać. Ale tu powinno być i tak dobrze, tylko trzeba zwracać uwagę na czas. No wieża B8 gość mógł przeoczyć. No ta wieża, to jest bardzo ważne, że ta wieża już gra. Bardzo istotne. No i teraz, no powiedzmy, odejdzie tutaj, ja zbiję. Czy on ma jakieś wejścia tu? Na D6, no może mieć, ale wtedy dostanie szacha. Król H2, król H2. Hetman będzie stał tutaj. Zawsze też będę miał po takim szachu goniec B7. No dobra, tutaj zbić muszę. Hetman pewnie tutaj. Na szczęście cały czas zwracam na to uwagę, że tu jest broniony goniec przez hetmana. Dobra, zostało to zbite, ok. Aha, wieża F8. Znowu będzie mi bazował na związaniu. Tak, ale nie zagrał wieża F8. Tutaj myślę, że jest dobrze. Tutaj teraz tak, goniec na F6 wygląda zacnie z uwagi na to... Aha, tutaj szach! Nie, bo jak tutaj, to on mi zbija. Tu i tu. A, dobra, na szczęście mam ucieczkę. Król G7. Na szczęście po tym mam szacha na B1. A jak się z tego wywiązać, rozwiązać? Ups. Tak muszę. Oj, dałem tej wieżyczce pograć. On odejdzie królem. Jak odejdzie królem, to mam przechlapane? Czy nie mam? Może nie tak do końca. Tutaj mogę zagrać, on zbije, ja zbiję. Dobra. Bierzemy 4. Uciekam od tego związania, ale się porobiło. Powiem wam, że zrobiło się niebezpiecznie w sumie. Goniec na szczęście dobrze broni tutaj. To jest plus. Zbił. Różnopolowe gońce. Ok. Goniec B3, damy szacha i C4. To znaczy tak, no tutaj na pewno biedy chyba nie ma. 2 minuty on ma, na pewno czasówka. Nie, no chyba nie ma źle. Nastąpił szach. Aha, tutaj będzie chciał mi bić. Ok. Muszę zagrać w ten sposób. No ale też odbije pionka. On mi weźmie tego. Ja dam szacha. Aha, on pójdzie tutaj. Ok. No dobra, dam szacha i podejdę pionkiem. Goniec tutaj broni. On też będzie bronił, ma jakiegoś tutaj fajnego szacha. Kurczę, jego gra się trochę zrobiła przyjemniejsza, chyba mi się wydaje. Dokładnie. No muszę iść pionkiem, coś trzeba grać. Szczególnie na tym czasie. Są emocje. Ok, wydaje mi się, że tak muszę zagrać teraz. Bo jak tutaj, to przejdę sobie fajnie królem tędy. Goniec przytrzymuje pionka, będę miał jakąś opcję, żeby dać szacha jak coś. Ok, idę C3. Ok. Nie wiem, czy tego pionka nie podprowadzić. Tu tak prowizorycznie to jest bronione. No właśnie. Może tak. Nie, bo mi da szacha na F7. Może tak trzeba. Dobra, tutaj chyba trzeba walczyć o remis, nie o zwycięstwo. Troszkę żałuję, bo pozycja naprawdę była fajna. Zbijam pionka. Tutaj raczej powinienem się czuć spokojnie, tak nie mam. Idę pionkiem do góry. Dlaczego nie? Może się zahaczę tam zawsze przy okazji. No idę do góry, jeszcze wyżej. A dlaczego nie? Jak jest okazja, to będziemy wykorzystywać to, że ten pionek może być zaawansowany. On ma minutę czasu, to też jest ważne. Ok. Do góry. Bo teraz jak zagram tu, to już mam opcję szacha. On musi zagrać wieżą tu. Ok. Teraz tak. Powiedzmy jakiś tego typu ruch, czy szach jakiś jest groźny. No jest. To tym pionkiem do góry. Jak zagram tutaj, przytrzymam 2 pionki. Dobra, do góry. Skrajne pionki pograły sobie. On ma 40 sekund. Zagrajmy tak. Pionek jest broniony. Fajnie było, jakbym królem sobie tędy przeszedł. No niestety na razie nie mam jak to. Może sztuczkę zastosuję. Tu goniec C5 grozi. Wszystko widzi. Gość wszystko widzi. Może tak. Goniec musi pilnować A2. Okej, aha, tak sprytnie pograł, będę miał szacha. Jak król ucieknie, to król F6, ale on się może zasłonić i prawdopodobnie to zrobi. Aha, w kółko może latać. Dobra, znalazł motyw remisowy. Znalazł motyw remisowy, ale chwila. Czy ja nie mogę tak iść królem do góry i potem pionka do... Prowadzać. Czas, mój drogi, czas. Bardzo chętnie rewanż zrobię. No, tutaj oczywiście był remis w tej pozycji. Ale jest zwycięstwo, słuchajcie. Gość praktycznie 2400, nie? Gość 2400. Mamy to. Troszkę odczarowane. Troszkę to jest odczarowane. Dobra, moi drodzy, dziś może jedna partia, te partie będą myślę, że i tak bardzo wartościowe. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.